Kratownicowy most nad Radunią. Wybudowano go w 1886 roku w ciągu linii kolejowej łączącej Pruszcz Gdański z Kartuzami. W 1913 roku wzmocniono konstrukcję, zawieszając obecną kratownicę. Most zniszczono w 1945 roku, wysadzając główki filarów, ale już w 1946 roku całość odbudowano. Obecnie trasa wyłączona jest z ruchu pociągów, a sam most, wznoszący się około 30 metrów nad poziomem wody, wykorzystują miłośnicy wspinaczki oraz skoków na bungee. Tekst pochodzi z mini przewodnika turystycznego autorstwa Jarosława Elwarta, przygotowanego na zamówienie gminy Żukowo.